witam serdecznie pana ministra i współpracowników. Faktycznie wnosiliśmy o to, aby na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu podjąć dla nas niezwykle ważny temat. Myślę, że nie tylko jest ważny dla nas, jest chyba ważny dla państwa polskiego. Mianowicie sytuację finansową samorządu terytorialnego chcemy omówić oraz zmiany w naszych finansach, które wynikają z przyjętych czy przygotowywanych aktów prawnych. Mamy dla państwa taką bardzo krótką prezentację i od niej chciałbym zacząć. Czy można prosić pierwszy obraz? Zacznę od pewnych kontrowersji. Mianowicie już wielokrotnie różne ruchy, które dotyczą naszych finansów, są uzasadniane naszymi możliwościami finansowymi, czyli zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. To zwiększenie jest szacowane na około 15,5 miliarda złotych za lata 2015-2018. To są pieniądze iluzoryczne. To są pieniądze, które zostały wydane. Dlatego, że zwiększony nasz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych bierze się z zwiększenia wynagrodzeń, zmniejszenia bezrobocia i w efekcie tego powstaje wyższy podatek, będę to w skrócie PIT-em nazywał. My jesteśmy jako samorząd ogromnym pracodawcą i również musieliśmy zwiększyć wynagrodzenia. Czyli sam wzrost wynagrodzeń w tych latach, skutki z tego powodu to jest 11,26 miliarda złotych. Kupujemy też usługi, których ceny rosną, bo tam też jest wpływ wzrostu płac. W sumie ten wzrost naszych wydatków, które już się dokonały, jest wyższy niż te dochody, które się zwiększyły w tych latach również znacząco. Proszę o następny obraz. Według wykonania budżetów za rok 2018 nasza nadwyżka operacyjna netto, czyli z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynosiła 14,4 miliarda złotych. Plan według WPF-ów, czyli wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok, to jest 5,2 miliarda. To jest oczywiście pesymistyczne założenie, bo zwykle jest tak, że wykonanie na końcu roku jest lepsze nadwyżki operacyjnej niż planowane. Ale nie sądzę, żeby doszło do poziomu zeszłorocznego. Liczba jednostek z ujemną nadwyżką operacyjną netto, podkreślam netto, według stanu na dzień dzisiejszy no jest dość zatrważająca. 31 miast na prawach powiatu ma ujemną nadwyżkę operacyjną netto. Prawie połowa ze wszystkich miast na prawach powiatu. 58 powiatów też ma ujemną nadwyżkę operacyjną netto, a dalszych 46 ma mniejszą niż 1 milion złotych. Czyli de facto nie ma nadwyżki. 865 gmin jest w takiej właśnie sytuacji, a następnych 751 ma mniej niż 1 milion złotych. To jest stan bliski krytycznego. I do tego dochodzą planowane zmiany. Mianowicie zmiany w samym podatku od osób fizycznych w PIT-cie są trzy planowane, jedna z tym już praktycznie zrealizowana, czyli obniżka dolnej stawki podatku z 18 do 17% daje efekt, który jest tutaj państwu przedstawiony, wzrost kosztów uzyskania przychodu o 100%, kolejny efekt i zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Skutki razem w roku przyszłym w miliardach szacowane to jest około 7,2 miliarda złotych. To są skutki w naszych budżetach oczywiście. Cieszymy się oczywiście również z tego, że są obniżane podatki.
No niemniej skutki dla samorządu terytorialnego, jeżeli się nie ograniczy zadań, ani nie zrekompensuje tych ubytków, będą dramatyczne. Do tego dochodzi jeszcze dość ciekawy efekt likwidacji OFE, otwartych funduszy emerytalnych. Ta operacja jest dość zaskakująca, dlatego że skumulowane przyszłe dochody po nazwaniu ich opłatą przekształceniową, a nie podatkiem, trafią jednorazowo do budżetu państwa. Gdyby tego nie robiono, to w długim czasie trafiłyby w połowie mniej więcej do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. I skala tego, już z uwzględnieniem, że nie wszyscy się decydują na taki ruch, to jest ponad 8 miliardów złotych. I nie widzę żadnych powodów, żeby nasze przyszłe dochody miały być zamieniane na dochody budżetu państwa teraz i natychmiast. Proszę o dalszy obrazek. Wielokrotnie mówiliśmy o luce finansowej w oświacie. Teraz też będziemy o tym mówili. Ja tylko zwrócę uwagę na fakt, że ta luka w tej chwili wynosi 23,5 miliarda i gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. To jest efekt tak zwanej reformy i niedoszacowania jej skutków finansowych. Proszę dalej. Przejdę w tej chwili do postulatów, a jeszcze wymienię na końcu inne elementy zmian, które wpływają na stan naszych finansów. Zrekompensowanie ubytków we wpływach z jednostek z udziału w podatku PIT. O to wnosimy. Przekazanie samorządom połowy opłaty przekształceniowej. Zwiększenie wydatków budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia, tak aby zmniejszyć obciążenie społeczności lokalnych skutkami rosnącego niedoszacowania części światowej subwencji ogólnej i zbyt małych składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dlatego, że po zmianach, które miały miejsce stosunkowo niedawno, powiaty i miasta na prawach powiatów, głównie one, ale nie wyłącznie, pokrywają stratę finansową szpitala. Alternatywą jest likwidacja szpitala. Przy tak powszechnym zjawisku, jakim mamy do czynienia w służbie zdrowia, należałoby, jeżeli by samorządy nie dopłacały tych pieniędzy, zlikwidować prawie wszystkie szpitale. To jest oczywiście niemożliwe. No i te skutki wyrównywania strat obciążają w tej chwili w ogromny sposób jednostki samorządu terytorialnego. Tych ubytków jest więcej. Nie chcemy się tutaj rozdrabniać i mówić o bardzo wielu kwestiach. Chcemy się skupić na tym, co najważniejsze. Niemniej, no, na pewno jest kłopotem również fakt, że te zmiany są dokonywane w trakcie roku budżetowego. Są uchwalone budżety i w trakcie roku okazuje się, że następuje zmiana w dochodach i to bardzo istotne. Na pewno nasze budżety będą pomniejszone o skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. To są, jak się sumuje te efekty, znaczące kwoty w skali całej Polski. Podobnie jest z podatkiem od nieruchomości, śmieciami i jeszcze paroma innymi rzeczami. Efekt tego może być dramatyczny, to znaczy może dojść do tego, że bardzo duża część jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującym prawem nie będzie mogła uchwalić budżetu na przyszły rok. Dlatego, że w jednostkach, to jest chyba dla wszystkich tu oczywiste, samorządu terytorialnego, budżet nie może mieć przewagi wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi. A to będzie trudne do spięcia w setkach gmin, miast, powiatów. Tyle tytułem wprowadzenia z mojej strony. Ja przekażę panu ministrowi nasze opracowanie, mini raport dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Znacznie więcej tutaj jest informacji i naszych wyliczeń w stosunku do tego, co przedstawiłem. Podejdę teraz do pana ministra, ale żeby nie tracić czasu, to ja od razu poproszę pana Eugeniusza Gołębiewskiego o zabranie głosu.
po tym wręczeniu bardzo proszę, proszę o krótkie wypowiedzi i zajmowanie się tylko tym, co najważniejsze. Bo do powiedzenia mielibyśmy tutaj bardzo, bardzo dużo. Ale nie chodzi o to, żeby to, przepraszam za określenie, przegadać, tylko żeby zająć się tym, co krytyczne. Także ja dziękuję za uwagę i przechodzę do pytania.